kandydat wicewojewoda Marek Suboć jest kandydatem uczciwym, jest kandydatem dynamicznym. Tak kandydata Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Wałcza ocenia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Wicewojewoda zachodniopomorski chce współpracować m.in. z Radą Miasta, która jest skonfliktowana z burmistrz Bogusławą Towalewską. Marek Suboć zapowiada także działania zmierzające do uratowania jednego z niszczejących zabytków w Wałczu, dworca PKP. Jako burmistrz chciałbym również zabiegać o to i pozyskać pieniądze na remont dworca kolejowego. Chciałby on również zadbać o oświatę oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Wicewojewoda zachodniopomorski swój program dla Wałcza chce przedstawić już we wrześniu. O dworcu PKP mówił także drugi zaprezentowany dzisiaj kandydat, Maciej Żebrowski, wybrany przez Koalicję Obywatelską. Kandydatura zaskakująca, bo większość wałczan stawiała na posła Platformy Obywatelskiej z Wałcza, Pawła Suskiego. Maciej Żebrowski ma jednak ambitne pomysły na rozwój Wałcza. Uwolnienie części gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, tak żeby hasło warto wracać nabrało nowego znaczenia, tak żeby warto było wracać, móc mieć gdzie zamieszkać, mieć gdzie się wybudować, nie za ceny poznańskie, a za ceny nasze, tu lokalne. Marek Suboć i Maciej Żebrowski dołączyli do walki o fotel burmistrza Wałcza. Swoją kandydaturę wcześniej ogłosiła obecnie rządząca miastem Bogusława Towalewska oraz były wiceburmistrz miasta Marek Matela. Czy do tego grona dołączy ktoś jeszcze?